Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Skyrim Special Edition o modach. A więc przyszliśmy oddać cześć Kotlakowi. Na drodze stoją nam dawni towarzysze, a dokładnie ich duchy. Niektórzy z nich mają skilla. Dokładnie ten tam. O ty kurwa. Nieźle. Nie było pułapki, ciekawe. Ostrożnie. Kurwa, gin. O, no ja nic nie ma. Kotlak? Bądź pozdrowiony. Bracie tarczowniku. Kotlaku, czy to ty? Oczywiście. Moi heroldowie i ja grzaliśmy się tutaj, próbując unikać Hircyna. Ale przecież oprócz nas nikogo tu nie ma. Widzisz tylko mnie, ponieważ twoje serce zna tylko mnie jako herolda towarzyszy. Założę się, że stary Wignar widziałby pół tuzina moich poprzedników. Ja zaś widzę ich wszystkich. Tych, którzy trafili do Sovngardu. Tych, którzy zostali uwięzieni wraz ze mną w Królestwie Hircyna. A oni wszyscy widzą ciebie. Przynosisz chlubę towarzyszom. Nieprędko o tym zapomnimy. Wilka stwierdził, że wciąż jeszcze można cię uleczyć. Naprawdę? Mam taką nadzieję.
Wciąż masz przy sobie głowy wiedźm? Doskonale. Wrzuć jedną z nich do ognia. To uwolni ich magię, przynajmniej dla mnie. Jest tam... Chyba coś słyszę. Skrócę cię o głowę! Nic nie widzę, kurwa. Zajebałem chyba kodlakowi znowu. Gdzie jest ktoś kodlak? Bądź pozdrowiony, bracie tarczowniku. No, zabiliśmy tego dzikiego ducha. I tak zabiliśmy moją wewnętrzną bestię. Dziękuję ci za ten dar. Jednak pozostali heroldowie wciąż są więźniami Hircyna. Być może dawni bohaterowie Sovngardu pomogą mi ich uratować. Stąpienie na pola łowieckie. To dopiero byłaby chwalebna bitwa. A może pewnego dnia dołączysz do tej bitwy? Lecz na razie wracaj do Jorvask. Napawaj się swoim zwycięstwem. I prowadź towarzyszy do chwały. A myślisz, że ja też mógłbym się... Czy on powiedział, że masz dowodzić towarzyszami? Zaiste. Zasługujesz na to. Wszyscy widzą twą siłę i honor. Mam zaszczyt być pierwszą osobą, która przemówi do ciebie jako do Herolda. Chodźmy powiedzieć pozostałym. A ja? Też chcę się wyleczyć. Potrafisz wykonać zleconą robotę. Wrzucić głowę wiedźmy do ognia, by uwolnić się raz na zawsze od likantropii? Tak, i tak nie będę tego używał, nie podoba mi się. Wiem, że to jest pewnie mocne i tak dalej, ale nie, nie podoba mi się, nie chcę. Podoba mi się to. Ach ty. Tam ktoś szlaja i tu. Może to nasi towarzysze. Nie ma jakiegoś kuferka dla wujka? Ładnie wygląda. Pancerz 50. Ups. To czy jest Gramora? Dobra, daj. Tu musi być wyjście, ale zerknijmy jeszcze tam. A nie, tam się nie wchodzi. Czyli chyba wszystko. Wciąż tu jestem. Czekam tylko na rozkaz. Nie, no nie ma tematu. Ale strzały ci dam.
sterować. Co jest nic po nie? Ale jaja, co? Niech bogowie czuwają nad tobą podczas bitew. Jesteś dla mnie dobrym przyjacielem. To coś znaczy. Wracasz do Jorvaskr? Idę tam, gdzie mój brat. Wydaje mi się, że on chce się jeszcze rozejrzeć. Udało mi się wyleczyć Kodlaka. Już nie jest wilkołakiem? Nawet martwym? To świetnie. Kodlak stwierdził, że teraz moja kolej, by stanąć na czele towarzyszy. O, nie musisz się martwić za mnie. Robię, co mi każą. Gratulacje. To już chyba nie. Szukam pracy, to Zara, może jak wrócimy. Nie przypuszczał. Możesz zadawać mi pytania. Znam naszą historię prawie równie dobrze jak Wignar. Tylko, że ja ją pamiętam. Wracasz do Jorvaskr? Nie teraz. Zamierzam przyjrzeć się niektórym z tych płaskorzeźb. Ciekawe, czy Isgramor był tutaj za życia. Ale nie musisz zostawać, jeśli nie chcesz. Zobaczymy się w Jorvaskr. Na pewno masz wiele historii do opowiedzenia, co? Udało mi się wyleczyć Kodlaka. Tak. Dzięki tobie zyskał honor nawet po śmierci. To dobry koniec wielkiego wojownika. Kodlak stwierdził, że teraz moja kolej, by stanąć na czele towarzyszy. Gdyby parę miesięcy temu ktoś powiedział mi, że towarzyszami będzie dowodzić ktoś, o kim nigdy nie słyszałem, poderżnąłbym mu gardło. Widziałem jednak, co potrafisz. Słyszałem, że Kodlak cię uwielbiał i ufał ci. Miejmy nadzieję, że pokażesz, iż jego serce nie myliło się. Powodzenia. Trzymaj się. Yippee-ki-yay, motherfucker. Spadamy w takim razie do Jorvaskr. Zobaczymy, co tam jeszcze powiedzą. Święte próby kina, kurde. Chyba nie mam tego dedrycznego zadania. Nie wczytywałem się za bardzo, ale tak szybko patrząc, to nie widziałem nic takiego. Kiedy pamiętam, opiekuję się wojownikami Jorvaskr. Widzę, słyszę i wiem wszystko.
Okej, no dobra, ja tu rządzę, ale... Poddało się aldemarskiemu dominium. Gdyby nie Wignar, już bym nie żył. Przygarnął mnie i pomógł mi odmienić życie. Żegnaj, panie. Patrzysz na... My, siwowłosi, od lat toczymy spory z dziecięcami wojny. Mógłbym wyprowadzić cios, zanim w ogóle się zamachniesz. W czym ci mogę pomóc? Okej, mogę ich sobie dobrać jako towarzystwo. To jest spoko. Ty może. Po pogrzebie Kodlaka niebiańska kuźnia wydaje się żywsza. Zawsze mawiano, że to dzięki duszom starożytnych bohaterów stal z niebiańskiej kuźni jest tak mocna. Myślę jednak, że kuźnia rozpoznaje wspaniałość duszy Kodlaka. Ciężko to wytłumaczyć, ale mam wrażenie, że odmłodniała. Mogę się założyć, że teraz zdoła wykuć metal jakości, jakiej nie widziano tu od zapomnianych czasów. Korci mnie, by spróbować. A no tak, też mówiliście w komentarzu, że jak już coś wykuwasz, to tutaj w tej kuźni, to najwyżej później weźmiemy sobie te wszystkie składniki, przyniesiemy tu. On może jeszcze kowalstwa nas poduczyć. Na sztukę. Pokażę ci, co mogę. Okej, 81, nieźle. A co masz na sprzedaż? Chwała bogom. Okej, zapomniałem o tobie, kolego. O kurwa, on ma 20 tysięcy. Ole bonus. To mi się podoba. Nareszcie. Nareszcie. Z tym, że akurat nie mam nic przy sobie, tą tarczę jest Gramora. Może enchanta bym chciał z niej zdjąć. Jeżeli się da. Akurat nie mam nic ci do sprzedania, ale wow, 20 tysięcy. W końcu. A do sprzedania ty coś masz w sumie? On też ma tarczy z Gramora, kurde. O, jak zajebiście. Masz tu całkiem niezłą kuźnię. Niebiańska kuźnia? Owszem, mój klan pracował w niej od kiedy pierwsi siwowłosi przybyli do Białej Grani. Towarzysze używają tylko stali z niebiańskiej kuźni. I nie bez przyczyny. Dobra. Trzym się, fajnie się gadało, zajebiście, że masz tu, kurde, kuźnię. Zabawimy się w to jakoś na niedługo może. Co tu mamy? Stojak na tarczę. Okej, w takim razie, moi drodzy, no, wszystko się zakończyło wesoło i śmiesznie. No, nie wiedziałem, jaki jest... Jaka jest historia towarzyszy i ogólnie jak to się potoczy, dlatego zrezygnowałem z bycia wilkołakiem. Na szczęście ktoś tam, chyba Demonika, znowu wspomniał o tym, że później się można wyleczyć, dlatego postanowiłem kontynuować. No, gdybyśmy to zrobili wcześniej, to byśmy mieli wcześniej tą kuźnię i dostęp do takiego kowala zajebistego z 20 tysiącami złota. Ale się potoczyły sprawy trochę inaczej. A my lecimy dalej z naszymi przygodami.
upadły to jest oczywiście zadanie główne, więc na razie sobie zostawimy. Tutaj trzeba zebrać krew, to się zrobi zupełnie przy okazji. To może spostrzeżenia Shalidora po prostu po kolei. Nie byłem jeszcze nigdy w Mortalu ani Gwieździe Zarannej. Myślałem, że mi się uda wymsknąć, ale widzę, że chuj z tym. Ja bym bez Lidii nie dał rady tu kurde w tej grze, nie? Aha. Ciekawe, co spostrzegł. Te mamuty ogólnie mają jakieś problemy tu, nie? Witaj w Akademii. No witam, prawda? I nie waż się źle traktować tych ksiąg. Rozumiemy się? Wpadły mi w ręce kolejne fragmenty dzieła Shalidora. Rewelacja! Zacznę tłumaczenie. To nie potrwa dłużej niż dzień lub dwa. Można się już zapytać, ale poczyniłeś jakieś postępy w tłumaczeniu dzieła? Dopiero to dostałem. Nie mogę pracować szybciej.
po co ta opcja jest? Leży tu kilka rzeczy, które nie nadawały. Walcz dobrze! Dzień lub dwa, tak? Poczekamy tak na fazę dzień. Zobaczymy. Może się to jakoś fajnie rozwinie. Canie, to pełnoprawna szkoła magii. Nie daj sobie wmówić, że tak nie jest. I nie waż się, zebranie tej kolekcji powoli idzie. Spodziewam się, że wkrótce będą jakieś wyniki. Poczekamy. Udało się nam przetłumaczyć ostatni dostarczony tekst. Myślę, że przynajmniej mogę przekazać tę wiedzę dalej. Aha, taka faza. A, dobra, spoko. Co tam mamy dalej na naszej liście? Na razie sobie odpuszczę zabawy z akademią. Tego nie mogę zrobić, bo nie mam pancerza. Kamienie się zbiera przy okazji. Święte próby kina, tak długo już tu kurde wiszą mi, że tak powiem. Może byśmy zawalczyli. Tu mamy jednego. Tutaj tego Madisiemu trzeba oddać rzeczy. Zaraz pójdę, chyba będzie z głowy. Dowiedz się, jak możesz pomóc innym towarzyszom. Teraz mi się pojawiło, pierdolę. Aha, bo może wrócili już. Jak ja byłem, to jeszcze nie wszyscy byli. Dobra, są trzy duchy. Zróbmy te duchy. Stać! W imię Jarla! Z rozkazu Jarla nakazuję ci stać! Dobra, ale uważaj, co robisz. Następnym razem nie okaże. Masz na sumieniu zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Co masz na swoją obronę? Mądryś. Kurwa. Dobra, przynajmniej mnie faktycznie do zamku nie zabrał. A co on tu robi? Idzie z buta, kurwa? Oni idą z buta? Autentyk? Jeden z towarzyszy tu jest niedaleko. W sensie, że oni idą, bo rozumiem, że się, wiecie, teleportują, nie? Ale oni chyba idą. Kurwa. Parabi, parabi, parababa, Skyri. No chodź. Czor, zapruj! Fuck.
prastary, o sukinsy. No to nieźle. No ale dobra. To w takim razie zobaczymy się w następnym odcinku, gdzie porobimy sobie następne zadanka. Jak towarzysze wrócą na chatę, to się jeszcze ich spytamy, czy możemy im jakoś pomóc. Jeżeli to będą zadania typu zabij przywódcę bandytów w dziupli jakiegoś tam wszarza, to olejemy. Będę trochę bardziej wybredny, jeżeli chodzi o zadania. Nigdzie mi się nie śpieszy, nie bójcie się. Skyrim jest zajebisty. Jeszcze mamy modyfikacje, dodatki, wątek główny trzeba skończyć, ale mówię, będę bardziej wybredny trochę, jeżeli chodzi o zadania. Jakieś takie zadania typu właśnie takie dadzą mi 200 za to, że zabiłem 50 bandytów gdzieś tam w jakiejś dziupli. Raczej nie, będę się tego starał unikać. Będę raczej przebierał, co nie? Ale sobie porobimy. Na razie chciałem porobić zadanka poboczne, a potem jakieś modyfikacje jakąś zacząć. Bo dawno nie było już, nie? Już dawno nie było żadnej historii z modyfikacji dodatkowej. Więc tak to będzie wyglądało. Dzięki wielkie, że wpadliście. Zostawcie po sobie łapeczkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w następnych materiałach, innych materiałach i następnych przygodach. Na razie.